No, drodzy Państwo, myślę, że będziemy mogli zacząć. Przedstawiam, drodzy Państwo, Pawła Andrzejczyka, autora wielu naszych podręczników, cenionego nauczyciela. Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa dzisiejsze podejście, bo ono będzie niekonwencjonalne. Proszę uważać, bo Paweł Andrzejczyk zaproponował, że musimy włożyć troszkę życia w te nasze webinary. Mam nadzieję, że dzisiaj to życie uda mu się tknąć. Zapraszam. Proszę bardzo, daj głos Pawłowi. Dzień dobry Państwu. To ja o sobie już nie będę nic mówił, tylko przechodzimy konkretnie do tematu i zaczynamy całą podróż przez organizowanie zadań transportowych. Proszę Państwa, tu mamy takie krótkie wskazanie, co będzie. Będziemy poruszać się po organizowaniu zadań transportowych w ujęciu teoretycznym, ale też praktycznym. Będziemy wiązać dwa światy, teorię z praktyką. Jeżeli nam się uda, wpleciemy w to wszystko jeszcze zagadnienia prawne. No to więc do przodu. Jeszcze jedno, nim pójdziemy dalej, proszę Państwa, proszę być uważnym. W pewnych momentach pojawią się niespodzianki postaci pytań. Jeżeli mówimy o organizowaniu zadań transportowych, musimy mieć świadomość, że poruszamy się w trzech elementach. Ja często mówię swoim uczniom, że jest to po prostu triada, która stoi na trzech filarach. Ewentualnie mamy fajny trójkącik, w którym mamy trzy literki TSL. Pierwszą literką, która jest podstawową, to jest właśnie ta literka związana z transportem. Jeżeli mówimy o transporcie i o organizowaniu, nie jesteśmy w stanie się poruszać dalej, jeżeli nie będziemy mieć świadomości, że jest spedytor. O ile spedytor jesteśmy jeszcze w stanie pominąć, to logistyka już jest trudniejsza w dzisiejszych czasach do ominięcia. Z prostej przyczyny. Wszystko, co dzisiaj słyszymy, jest kwestią logistyki. Jak odpalamy telewizor, komputer, jakiekolwiek urządzenie mobilne, to słyszymy często logistyka. Proszę Państwa, na sam transport składa się wiele elementów. Proszę zobaczyć, że tu mamy, jak widzicie na tablicy, piktogramy. Te piktogramy zostały losowo wybrane, ale tak naprawdę musimy mieć świadomość, że transport to jest jedyna rzecz na świecie, której nie potrafimy zastąpić niczym innym. W związku z powyższym żadna logistyka, żaden spedytor nie będzie funkcjonował, jeżeli nie będziemy mieć transportu. Nawet jak wymyślimy statek Star Trek, to tak kiedyś oglądaliśmy hucznie, wymyślimy teleportację, to i tak będziemy mieć definicję transportu wyczerpaną, która mówi, że przemieszczamy się z punktu A do punktu B, wykorzystując techniczny środek transportu. Proszę Państwa, dzisiaj mamy do dyspozycji około 6 gałęzi, 5, to zależy jak to dzieli, ale tak naprawdę mamy do dyspozycji drogowy, kolejowy, transport powietrzny i morski. Tak? Ten transport nie jest w stanie funkcjonować bez infrastruktury punktowej, liniowej, ale o tym będziemy próbować trochę szerzej mówić dalej. Ważniejszą rzeczą przy tym transporcie, że ten transport nie jest oderwany od otoczenia, czyli mamy otoczenie ludzkie, mamy otoczenie pogody na zewnątrz. Dzisiaj mamy, tak patrzę za okno, nie najładniej, nie najciekawiej, czyli czasem słońce, czasem deszcz, ale to, czy jest deszcz, czy jest słońce, ma znaczenie na to, jak my organizujemy. W zimę trochę inaczej będziemy organizować ten przewóz z miejscowości A do B, jak i latem. Drugim ogniwem, którym mamy, proszę Państwa, jest spedycja. Spedycja jest już dość dawno wdrożonym narzędziem, że tak powiem, do wspomagania transportu. Proszę Państwa, zadaniem spedytora jest wspomaganie przedsiębiorstwa transportowego w organizowaniu przewozu, ale wspomaganie wszystkich uczestników łańcucha dostaw, łącznie od tego, który wysyła towar, do tego, co odbiera. Jeżeli nie znamy się, czy ja jestem dostawcą jakiejś usługi, buduję, załóżmy łodzie, to ja koniecznie chcę się znać na tym, jak to przewieźć z punktu A do B. Łodzie mogę budować na przykład w Katowicach. I często tak się dzieje, że są małe stocznie, które składają ciekawe, duże elementy i trzeba to dowieźć do miejsca docelowego. Właśnie w stoczni nie za bardzo chcą się znać, jak zorganizować ten transport. Zadaniem spedytora jest zorganizowanie tego transportu do punktu docelowego. Proszę zauważyć, że spedytor bez transportowej firmy nie istnieje, czyli musi wspomagać przewoźnika. Zadaniem spedycji jest organizowanie zadań transportowych, nie przewożenie. Często słyszy się wśród uczniów, a będę przewoził bez spedytora. Nie, to jest, bo ty będziesz organizował ten przewóz. Jeżeli będziesz przewoził, to będziesz i spedytorem, i przewoźnikiem. Będziesz miał do czynienia ze spedycją mieszaną. Proszę Państwa, i ten nasz trzeci filar, czyli logistyka. Patrząc na te trzy kółeczka i jesteśmy teraz na dolnym lewym logistycznym, proszę zauważyć, że logistyka jest szersza od spedycji. O ile spedycja organizuje
i rola spedytora jest zorganizować. I ten, kto tworzy spedycję, co prowadzi spedycję, chce maksymalizować swoje zyski, to logistyk jest w trochę innym miejscu. Logistyk poza tym, że organizuje, to jeszcze zarządza, a oznacza to, że musi jeszcze optymalizować. Logistyk widzi dużo, dużo więcej. Logistyk zajmie się zarządzaniem przepływem w całym łańcuchu logistycznym i on będzie zarządzał przepływami ludzi, osób, ładunków, czasami informacji. Tak naprawdę dzisiaj informacja staje się podstawowym narzędziem, które nam umożliwia organizowanie tych przepływów. Proszę zauważyć, że spedycja i logistyka bez transportu nie funkcjonuje. Nie da się przeprowadzić jakiegokolwiek przepływu, jeżeli nie mamy czym tego przewieźć. Proszę Państwa, transport w związku z tym nie podlega substytucji. Podlegają substytucji w związku z tym gałęzie. My się uzupełniamy tymi gałęziami. Transport drogowy uzupełnia transport kolejowy. Kolejowy często uzupełnia transport morski. Proszę Państwa, w rzeczywistości wygląda to następująco. Mamy taki mały porcik, nazwijmy go, z trójkącikiem w środku, z człowiekiem, który siedzi sobie, przetwarza informacje. Proszę spojrzeć, że na punktach stycznych okręgów znajdują się takie kółeczka z kwadracikiem i strzałkami. Umownie nazwijmy to przepływ informacji. Dzisiaj towarem jest przepływ informacji. Dzisiaj ta informacja powoduje, że łatwiej jest nam cokolwiek zrobić. Proszę Państwa, organizowanie zadań transportowych bez przepływu informacji jest niemożliwe. Jeżeli nie mamy odpowiednich narzędzi do monitorowania tych informacji, do przetwarzania, wysyłania, to nie jesteśmy w stanie dzisiaj efektywnie planować, nadzorować, przeprowadzać procesów. Pytanie pierwsze. Kto może funkcjonować na rynku TSL samodzielnie? Proszę Państwa, tak naprawdę przewoźnik, bo ja jestem, jeżeli jako przewoźnik jestem, załóżmy, że jestem przewoźnikiem i jak wiem, że ktoś chce przewieźć, to się zgłoszę i zaoferuję swoje usługi. Było mówione przed chwilą, że spedytor i logistyk potrzebują wsparcia przewoźnika. No, może się pojawić pytanie, takie kontrast z Państwa strony, no dobra, ale jak jestem na produkcji, to tam nie ma przewoźnika i nie ma transportu, ale jest ten dział zajmujący się przewozem i musimy dokonać tego przewozu. Ja będę starał się nie mówić definicyjnie, bo proszę, mówić definicyjnie jest dość łatwo, ale tak naprawdę my dzisiaj jesteśmy skupieni na organizowaniu zadań transportowych. W związku z tym musimy mieć świadomość, że ta organizacja odbywa się w jakimś otoczeniu. To otoczenie połączone z pewnymi elementami tworzy nam określony system. W związku z powyższym, jeżeli chcemy planować, to mamy system transportowy. Nie da się tego inaczej nazwać. System transportowy możemy pokazywać na różne sposoby. Możemy go zdefiniować, pokazać ładne definicje. Co książka, to trudniejsza definicja. Co rysunek, to bardziej skomplikowany. Niemniej zawsze to się sprowadzi do takich podstaw typu, że mamy infrastrukturę, po której się poruszamy, mamy środki transportowe, które musimy po tej infrastrukturze przepchać, mamy ludzi, którzy to obsługują i zasady i reguły funkcjonowania. Te zasady i reguły funkcjonowania połączone z tymi trzema elementami tworzą podstawę organizowania zadań transportowych. Bo od czego będzie to zależeć? Jeżeli będziemy mieć słaby stan infrastruktury liniowej, czyli dróg, autostrad, szlaków kolejowych, to nie jesteśmy w stanie szybko przepuścić transport z punktu A do B. Jeżeli mamy alternatywę, szybką drogę w postaci autostrady i wolną drogę w postaci drogi krajowej, to mamy dwie alternatywy. Autostradą szybko, drogą krajową wolniej. W Polsce pojawiają się takie komplikacje jak bramki na autostradach. Jeżeli puszczamy transport z Wrocławia do Rzeszowa, musimy wziąć pod uwagę, że są pewne miejsca na tej autostradzie, gdzie będzie wąskie gardło, powstanie kongestia ruchu, czyli zbyt wielu chętnych do jednego kawałka podłogi się zgłasza i nie możemy przejechać. I na przykład pod Wrocławiem często jest tak, że są bramki Viadola i nie możemy przejechać ciężarówką, bo jest korek od bramek do zjazdu na Wrocław, czyli nieraz godzinę, dwie się czeka, żeby przejechać bramki. Czyli ta podstawowa zasada szybkiego przejazdu autostradą zaczyna się cofać do tyłu i okazuje się, że w pewnym momencie droga, która powinna być szybsza, jest wolniejsza. To wszystko powinien ogarnąć spedytor, logistyk, czy też przewoźnik w trakcie planowania, organizowania zadań transportowych. Proszę Państwa, A4 ma cztery bramki, tak?
czyli 4 razy godzinę tracimy i nagle się okazuje, że możemy puścić wolniejszą drogą i będziemy szybciej. To też taka ciekawostka się pojawia. Dalej nie zawsze znaczy dłużej. Bliżej, krótsze nie zawsze znaczy szybciej. Musimy to wiedzieć, musimy mieć to poskładane w swoich annałach, różnych dokumentach, grafach, schematach postępowania. Proszę Państwa, system możemy też napisać za pomocą wzoru. I tak naprawdę to wszystko, co ja tu teraz opowiedziałem, mogę sprowadzić do tego wzoru, który jest pod tym rysunkiem, który mówi, że to jest zbiór elementów połączonych relacjami. I te elementy to ta autostrada, człowiek, droga oraz wiele innych elementów, zasad współpracowania, a te reguły, które nam kreują, jak pracujemy w tym systemie, jak planujemy, organizujemy, to właśnie relacje. I te relacje wpływają na to, jak planujemy trasę. Przypominam, że kierowca musi przestrzegać norm prowadzenia pojazdu. Jest to ustawa o czasie pracy kierowcy, jak ruszamy się po polskich drogach. Jest to rozporządzenie 561/2006, jeżeli poruszamy się po drogach w obrębie Unii Europejskiej, ale jak jedziemy na wschód, to mamy umowę AETR, która często jest nazywana konwencją. I tam wyraźnie jest powiedziane, że kierowca może jechać 4,5 godziny bez przerwy. Tam wyraźnie jest powiedziane, że w 9 godzinach prowadzenia musi odpocząć 11. Tam też są podane reguły, kiedy możemy ominąć ten zapis, czyli zmniejszyć ten czas odpoczynku, podzielić odpoczynek i to trzeba zrobić, żeby to było zgodne z prawem. Patrząc obiektywnie, ten rysunek, który był przed chwilą, czyli ten, to jest prościzna, nic się nie dzieje, wszyscy są w stanie to spokojnie ogarnąć. Ale jak popatrzymy na dzisiejszą rzeczywistość, to ona wygląda, to jest dzisiaj, to tak wygląda. To jest marzenie wielu ludzi. Jedyny element, który jeszcze tu nie wchodzi, tak naprawdę w Polsce, to są te takie maszty z tymi antenkami, gdzie pod spodem napis 5G. Dzisiaj łańcuch logistyczny, transportowy i organizowanie przepływów polega na tym, że jedziemy do dostawcy towaru, bierzemy gotowy wyrób w postaci na przykład zderzaka do aut, zwieziemy to do magazynu, który to rozdzieli, który ten magazyn wyśle to do sklepów, a w sklepie przyjdziemy i kupimy zderzak. Za parę lat nie będziemy iść po zderzak, będziemy iść po proszek do drukowania zderzaka. Za parę lat nie będziemy iść do hutowni budowlanej po pustaki, tylko będziemy iść po proszek, który wydrukuje nam dom. Przyjedzie maszyna, ta ciężarówka dostanie koło domu, obok przyjedzie druga ciężarówka z paletami składającymi się z proszku, palet i proszku, obok przyjedzie cysterna z beczką, to się wleje do tej drukarki 3D i będzie drukować. Żeby było jasne, to się już dzisiaj zaczyna dziać. W Polsce już są startupy, które już próbują budować domy, tylko prawo budowlane nad tym nie nadąża. Transport zmieni się wtedy diametralnie, proszę Państwa. Bo jak wygląda transport gotowych elementów, a jak wygląda transport proszku czy cementu? Dwa różne światy, prawda? Dzisiaj jeszcze jedna ważna rzecz, tam jest napisane 5G. 5G, czyli przepływ informacji, proszę Państwa, Stany Zjednoczone i administracja tamtejszego rządu do Polski przywozi to próbuje nam na wszelką cenę udowodnić, że to jest fajne. Tak, jest fajne. Ale wiąże się to z tym, że zmieni się też łańcuch logistyczny. Przepływy informacji będą zupełnie inne. Dzisiaj boimy się, że nam internet za chwilę przestanie działać, może się zwiesić. Przy technologii 5G przesył danych będzie praktycznie nieograniczony. Przy technologii 5G ten przesył danych będzie taki szybciutki, więc nie będziemy nawet w stanie czasami pomyśleć, a już przesłaliśmy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj już możemy monitorować transport pewnych ładunków z pewnych miejsc na świecie, a w przyszłości będzie to coraz bardziej permanentne. Idąc dalej, tak wygląda przyszłość, proszę Państwa, że każdy z każdym będzie powiązany i każdy o każdym będzie wiedział i organizowanie transportu będzie się odbywać w oparciu o inteligentne łańcuchy, połączone z narzędziami IT i przepływem informacji. Dzisiaj możemy już pilnować, jak ładunek jest wwieziony, czy jest rzucony, czy temperatura jest utrzymywana, gdzie mniej więcej jest. W przyszłości będziemy wiedzieć, gdzie ten produkt się znajduje, już na etapie zamówionego produktu do wyprodukowania. Musimy mieć świadomość, że wiele produktów, które transportujemy, tak naprawdę wymaga planowania transportu już na etapie produkcji. Na przykład, jeżeli przewozimy transport ponadnormatywny,
często musimy zrobić osobno środek transportu, który będzie dostosowany do tego transportu. I ten proces planowania przejazdu to nie jest, że dostanę telefon i jadę, trzeba przewieźć. Nie, czasami trzeba ten transport latami przygotowywać. Mało tego, na dzień przed transportem wszystko się wywraca. Więc musimy dużo rzeczy wziąć pod uwagę, organizując ten transport. Tu już trochę mówiłem o tym procesie. Proces transportowy to jest taki proces, który ma na celu przerzucenie ładunku z punktu A do punktu B przy wykorzystaniu tego technicznego środka transportu. Czyli mówiąc ogólnie, proces jest to szereg czynności, które następują po sobie w jakimś celu. Celem procesu transportowego jest ten transport, jest przemieszczenie ładunku, ale musimy pamiętać o tym, że my chcemy przenieść ten ładunek w taki sposób, żeby klient go dostał w takim czasie, jak on chce, po takiej cenie, które akceptują dwie strony, a nawet czasami 4-5 tego procesu, oraz żeby ten ładunek nie został uszkodzony. Na proces transportowy składa się, jak przed chwilą mówiliśmy, wiele czynności. Jedną z nich są czynności organizacyjne, a po drugiej stronie czynności handlowe. Zanim dojdzie do samego procesu przewiezienia ładunku fizycznego, często jest to poprzedzone wieloma czynnościami organizacyjnymi i handlowymi, gdzie czynności organizacyjne i handlowe jednoznacznie na siebie działają. Nie można zadziałać, jeżeli ktoś nie powie, ja przychodzę, chcę za 1000 to przewieźć, nie jadamy z tobą. Proszę państwa, czynności organizacyjne pozwalają, ale pieniądze nie pozwalają. Z drugiej strony pieniądze nie pozwalają na czynności i nagle nie ma procesu transportowego. Z drugiej strony musimy mieć świadomość, żeby zorganizować ten transport, musimy wiele rzeczy scalić. Jak już się dogadamy co do gotówki, co do warunków współpracy, musimy przeprowadzić ten proces. I samo wiezienie nie polega na samym przewiezieniu ładunku. To też jest wiele czynności. Do tego ładunku trzeba dojechać. Do tego ładunku trzeba znaleźć odpowiednią drogę transportu, odpowiedniego kierowcę. Jak już przyjedziemy, wydaje się, że już nie ma problemu, trzeba załadować. Proszę państwa, dzisiaj jest ogromny problem z załadunkiem, bo zarówno kierowcy nie chcą ładować, że jak i na magazynie nie ma wystarczającej ilości pracowników. Ostatnio byłem na szkoleniu w firmie transportowej, gdzie pracodawca prosi o szkolenie na wózki unoszące, bo nie ma kto mu ładować jego pojazdów, jak podjęta się podstawia. On musi uwzględnić przy organizowaniu zadań transportowych szkolenie dla tych kierowców. Nie na widłowe podnośnikowe, tylko na zwykłe unoszące, żeby mógł ten kierowca podjechać pod dok przeładunkowy, otworzyć z tyłu naczepę, wziąć paleciak unoszący i z magazynu mu pokazują, tu ładujesz, to jest twój towar. Dzisiaj to się zmienia. Dzisiaj jest permanentny deficyt pracownika. Nie ma kim jeździć. Brakuje kierowców na rynku, ale brakuje też ludzi do pracy w magazynach. W związku z tym ten proces organizacji zmienia potrzeby. Co innego potrzebujemy, co innego możemy dać. Przewozimy, nim przywieziemy, musimy zabezpieczyć. Jak już dojedziemy, musimy rozładować i musimy pilnować, żeby ten ładunek miał jak najlepszą jakość tego wszystkiego w całym procesie. Czy można dzielić pole nośnika przez pole OZ-a, czyli opakowania zbiorczego, aby określić liczbę opakowań zbiorczych na nośniku na start? Proszę państwa, nie możemy. I to zależy, nie działa w tym momencie, ale że to zależy, to jest takim typowym wybiegiem. Proszę państwa, dzisiaj logistyk, który nie zna słowa to zależy, no jest hardkorem, że tak powiem. W rzeczywistości do tego pytania, żeby zejść, nie możemy dzielić pola przez pole. Po prostu nie widzimy długości boków. Spedycja. Proszę państwa, transport bez spedycji tak naprawdę nie istnieje. A raczej spedycja bez transportu, żeby było poprawnie. I ona dokładnie podobne etapy ma. Mamy też etap wstępny, organizacyjny, etap kontroli jakościowej, ilościowej i etap końcowy oraz to przemieszczanie. Przy czym przypomnę, że spedytor sam w sobie nie wozi, czyli organizuje przewóz. On nadzoruje proces transportu, tak? Lecimy dalej powoli. Proszę państwa, jak to wygląda w rzeczywistości? W rzeczywistości jest to mnogość zależności. Zleceniodawca zarówno może sam zlecić przewoźnikowi przewóz, zleceniodawca opartego może mieć sam swoją flotę transportową i przewieźć swój ładunek.
Dziś się unika tego z prostej przyczyny, bo ja chcę robić to, co na czym się znam, nie na tym, co się znają inni. Spedytor się lepiej zna, lepiej wie, kto wozi, jak wozi i czym wozi. Proszę zauważyć, że jeden wysyłający może być jednocześnie wysyłającym i odbierającym. Dzisiaj dużo firm wysyła pomiędzy swoimi oddziałami ładunki. Dzisiaj te ładunki są bardzo różnorodne i umiejętność przewożenia tych ładunków wymaga specjalizowania się. W związku z tym pozostają różne firmy spedycyjne, transportowe, które to ogarniają. To jest taki schemat, który nie chcę, żeby Państwo się w niego zagłębiali i próbowali go przeczytać. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on pokazuje, jak trudno jest organizować zadanie transportowe, jeżeli popatrzymy, że wykorzystamy do tego spedytora. To zadanie transportowe, żeby zorganizować. Możemy pójść dwoma ścieżkami, omijamy tego spedytora, idziemy prawą stroną, to i tak te strzałki będą bardzo zbliżone. Proszę zobaczyć, żeby jeden transport obsłużyć, to mniej więcej tyle strzałek, tyle relacji zachodzi, tyle czynności organizacyjnych zachodzi, żeby przewieźć powiedzmy 20 ton mąki. 20 ton mąki czasami wymaga tyle relacji. Czyli musimy się spytać za ile, musimy dostać odpowiedź, odpowiedź musimy zaakceptować, potem wysłać zlecenie, umowy, listy, dokumenty, żeby przewieźć 24 tony mąki. Tyle, taka złożoność tych relacji. Proszę Państwa, często relacje są w rzeczywistości pomijane. Niekoniecznie musimy tyle ich wykonać z prostej przyczyny. Niektóre operacje mają charakter ciągły. W związku z powyższym, tu podejdę do tego, w związku z powyższym nie musimy aż tak bardzo się pochylać nad tymi procesami. Od czego to wszystko zależy? Skąd, dokąd, ile, jakie procesy przeładunkowe, czy jeden, czy więcej, czy trwający długo, czy trwający krótko, kto rozładowuje, czy my, czy sami. Proszę zobaczyć, że niejednokrotnie jadąc po autostradzie widzicie samochody, które wożą własne wózki widłowe, tak? Czyli to też wpływa na proces organizowania tych zadań transportowych. Kierowca bierze udział w załadunku 2 godziny. Proszę określić, ile może prowadzić pojazd bez odbierania pauzy. Odpowiedź A 2:30, B 3, C 4, D 4:30. No to jest pytanie, jest tak zwane bombą niespodzianką, jak ja to często mówię. Mówiąc o czasie pracy, o organizowaniu zadań transportowych, musimy pamiętać, że kierowca jest specyficznym stanowiskiem pracy. On ma 2 rodzaje aktywności, takie podstawowe, gdzie są bardzo restrykcyjne normy do tego i kierowca w ciągu jednej zmiany może 4,5 godziny bez przerwy plus 4,5 godziny bez przerwy. To jest prawda. Ale jeżeli wykonuje inne czynności, czyli jak tu mamy 2 godziny i bierze przy tym udział, czyli 2 godziny ładował pojazd na przykład, to może jechać tylko 4 godziny później z prostej przyczyny, bo bez przerwy może pracować maksymalnie 6 godzin, czyli odpowiedź C. Pytanie 4. Jak kierowca bierze udział w załadunku 2 godziny? Było to przed chwilą. Następnie prowadzi pojazd przez 4 godziny. To też było. Proszę określić, ile czasu powinna trwać jego pauza. Mówimy to o minimum, które musimy spełnić. Ile? Po tych 6 godzinach aktywności łączonej, czyli 2 ładunki i 4 godziny jazdy, musi odebrać, co mu się należy fizycznie, 30 minut. 30 minut to jest przerwa, którą może wziąć. Jak kierowca bierze udział w załadunku 2 godziny? Następnie prowadzi pojazd przez 4 godziny, po czym odebrał pauzę 30 minut, gdzieś to słyszałem dzisiaj, to może prowadzić pojazd przez 30 minut, godzinę 30, 4 godziny, 4:30. Odpowiedź brzmi 30 minut. Z prostej przyczyny, ta przerwa 30 nie zeruje kierowcy, czyli jak on przejechał 4 godziny, prawda? I odebrał przerwę w postaci 30 minut, to tak naprawdę on nie może jechać więcej niż 30 kolejne, bo przekroczy wtedy normę. Może dobić do 4,5 i musi odebrać drugą przerwę 30, ponieważ
pierwsza przerwa może trwać co najmniej 15, on wziął 30, czyli się łapie, a druga przerwa musi trwać co najmniej 30, więc no takie życie, tak? Proszę zauważyć, że niezależnie od tego, gdzie będziemy, czy będziemy eksportować, importować, zawsze będziemy zmuszeni do znalezienia kogoś, kto nam pomoże w tych operacjach. Jeżeli eksportujemy i my wysyłamy towar, to my musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje jako wysyłający, ale równie dobrze możemy importować. To i tak zawsze, proszę zobaczyć, będziemy mieć do wyboru gałęzie transportu. Tu są te cztery podstawowe, proszę zobaczyć, czyli kolejowy, lotniczy, powietrzny, drogowy i wodny. Do czego to się sprowadza? Że my musimy odpowiednie procesy przygotować. Procesy, które są związane zarówno z załadunkiem pojazdu, zarówno dostarczeniem towaru od fabryki do określonego środka transportu. Jak wieziemy towar z Chin, to mamy dwie drogi. Jedna to jest dzisiaj kolejowa, która coraz bardziej będzie eksploatowana. Niedawno można było przeczytać artykuł, czy dostawkowa przyjechał wczoraj. Pierwszy pociąg. Wczoraj to było. To mówię niedawno, jak nic. proszę Państwa, prace nad tym toczyły się tami, marzenia to były wielu osób spełnione. Albo można przyjechać, przypłynąć z towarem do Gdańska, Gdyni, innego portu. Mamy dwie drogi, czyli wodną i kolejową. Z czym to się wiąże przy organizowaniu transportu? Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy super modne trampki, najmodniejsze. Jakieś czasopismo z modą napisało, te trampki będą trendy. Dzisiaj wiadomo, że większość produktów produkuje się właśnie w Chinach. I jak ktoś wpadł na to, o fajnie, będę produkować te trampki, nie, to ja je zamówię w Chinach. I wpadł na genialny pomysł, to przywieziemy statkiem. Statek minie około 4 tygodni, to zależy, 5. I już się cieszymy, że zarabiamy pieniądze, tak? Już odbiorca tych trampków jest szczęśliwym posiadaczem marży. Ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że obok stoi ktoś, kto organizuje dokładnie taki sam transport trampków, tylko pociągiem, trwa 2 tygodnie. Kto wygra na rynku, kto wymiecie i kto będzie miał marżę? Właśnie ten, kto wybierze szybszy środek transportu, a koszty będą porównywalne, bo czasami można dać więcej za przejechany kilometr albo za odległość, żeby szybciej dostać, bo w pierwsze wejście na rynek, pierwszy zysk, pierwsze uderzenie. Żeby te transporty w ogóle były możliwe, musimy odpowiednio przygotować dokumenty. Jeżeli jesteśmy w pierwszym etapie, czyli kolejowym, tutaj mamy na pociąg jako pierwszy, nie wiem czemu, ale niech tak będzie, to mamy przede wszystkim listy kolejowe. Są w Polsce, jak jesteśmy w naszym kraju, to spotykamy się z 3 rodzajami. Krajowym listem przewozowym, gdzie dla każdego przewoźnika ten wzór jest indywidualny, każdy przewoźnik robi to pod swoje potrzeby, oraz list przewozowy CIM i SMGS. CIM wynika bezpośrednio z ustaleń konwencji COTIF. To tam są zapisane zasady, jak go wypełniać. Ten list funkcjonuje na lewo od Polski, czyli na zachód, tak? SMGS to samo, kolejowy międzynarodowy list przewozowy, ale na kraje, które są na prawo od Polski. Czasami spotyka się hybrydę tych dwóch listów CIM-SMGS. W transporcie lotniczym najwięcej listów jest dużo różnych listów, w tym AWB. Co ważne, zarówno transport kolejowy, transport lotniczy, jak i morski posługuje się tylko i wyłącznie językiem angielskim. Z prostej przyczyny. Ten transport jest zawsze ponad granicami, on zawsze jest międzynarodowy, w związku z tym obowiązuje język angielski. Umowy w transporcie drogowym mamy CMR, czyli transport międzynarodowy oraz krajowy, morski, konosament. Co jest ważne, proszę Państwa, co piszemy na tych listach? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że my jesteśmy wysyłający towar do kogoś. I piszemy na liście przewozowym, wypełniając go 33 palety. A na tych paletach jest, powiedzmy, na każdej po 33 monitory od telewizora. 33 palety z monitorami i wysyłamy to do odbiorcy. Przyjeżdża ciężarówka, stawia się pod tył frontu, rozładowują, a magazynier jest najszczęśliwszym
posiadaczem na świecie 33 palet. Ale czego? Bardzo ważne jest, żeby pisać dokładnie te dokumenty z należytą starannością i żeby było jasne, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem. Te 33 palety rzeczywiście przyjechały do pewnej hurtowni, nie były to telewizory, ale były to elementy do samochodu, do montażu i nagle się okazało, że nie ma elementów, bo ktoś coś zrobił, bo nie przyjęto 33 palet elementów. Inne sytuacje, przyjeżdża dostawca co miesiąc do rolnika, czy odbiorca bardziej, po towar. I pewnego dnia przyjeżdża ciężarówka, przyjeżdżają pokrowy, nie brzmi, tak? Odbierają 12 krów, pojechali w teren, za miesiąc rolnik dzwoni do firmy po kasę, po gotówkę i okazuje się, że nie ma gotówki, bo nie przyjechali przecież pokrowy. Trzeba pilnować, komu dajemy towar i czy ma upoważnienie. To wszystko ma znaczenie zarówno na etapie organizacji zadań transportowych, jak i w trakcie, jak i po. Potem, po zakończeniu transportu, często wychodzi tak, że coś jest nie tak. Musimy nauczyć swoją załogę, że jak wyjedzie nasz kierowca po towar, to jak dostaje do załadunku uszkodzony, czy ładują mu pojazd z uszkodzonymi elementami, to kierowca może napisać w liście przewozowym adnotację, że paleta ta i ta jest uszkodzona. Bo jak przyjedzie i nie napisze do odbiorcy, to mamy duży problem, bo odbiorca mówi, no zaraz, ale ten towar jest uszkodzony. Ale oni mi taki dali, a gdzie pan to ma? Musimy takie rzeczy, na takie rzeczy zwracać uwagę. Są przewoźnicy, odbiorcy, którzy choćby jedną paletę, jak zobaczą, że jest uszkodzona, to nie odbiorą od nas towaru, tak? Musimy o tym pamiętać. Sposoby organizowania przewozów. Są rzeczy, które można spotkać w książce. I żeby było śmieszniej, realnie one się odbywają. To nie jest coś, co jest tylko fikcją literacką, że takie rzeczy sobie autor wymyślił i to się nie dzieje. To się dzieje. Jeżeli popatrzymy na punkt, ten drugi rysunek po prawej stronie u góry, czyli promienisty, to się dzieje między dużymi firmami kurierskimi. Duża sortnia w Warszawie wysyła do mniejszej sortowni we Wrocławiu, a wysyła do jeszcze mniejszej. I to się dzieje na zasadzie promienia. Ten po lewej na dole, model obwodowy. Na każdej wsi ten model ma miejsce. To jest na przykład, jak z miasta wyjeżdża chleb z piekarni. Cały pojazd jest załadowany w kosze z chlebem i objeżdża wioskę po wiosce, zostawiając 2, 3, 5, 10 koszy w sklepie i wraca do piekarni pusty. To się dzieje na co dzień. Tu mamy praktyczne zastosowanie. Nie będziemy omawiać tego fizycznie, tylko powiem tak. Jeżeli organizujemy procesy i wchodzimy do nowej firmy, czyli jak będziecie wchodzić do firmy rodzinnej, to najprostszą rzeczą, jaką można zrobić, to poukładać procesy. A jak się układa procesy? Poprzez zrobienie odpowiednich schematów postępowania. Jak oglądacie amerykańskie filmy, jak pilot startuje samolotem, to mówi czek, sprawdziłem albo korekt i mówi ok, nie? To tak samo wy musicie mieć drogi postępowania. To będzie w prezentacji, będziecie mogli poczytać i będziecie mogli zadać pytania do tego. Dla mnie jest ważniejszy rysunek, który jest tutaj. To jest ścieżka, powiedzmy, krytyczna, która mówi, jak wygląda organizowanie zadań. I to nie jest też twór wymyślony z kosmosu, tylko on jest rzeczywiście wdrożony, on gdzieś tam funkcjonował dla transportu ponadnormatywnego, tak samo jak na rysunek u góry zresztą. Planując zadania transportowe, musimy pamiętać o tym, że one, nim dojdą do realizacji, to wymagają wiele operacji, które czasami odbywają się, albo często odbywają się wręcz równolegle. Jeżeli nie zazębimy pewnych rzeczy, nie ruszymy z procesem dalej. W związku z powyższym, na przykład, żeby zorganizować transport ponadnormatywny, musimy pamiętać o tym, że musimy załatwić zezwolenia, objechać trasy, wykupić listy, pewne miejsca na statku. To wszystko musi się odbyć i to wszystko trwa. To nie jest tak, że dzisiaj sobie wymyślę. Tutaj mamy do czynienia, proces trwał 20 dni z wykonaniem. Do rozładunku nie mamy etapu rozliczenia, bo pominęliśmy, żeby było łatwiej, żeby w ogóle była szansa zmieścić to na A4. Proszę Państwa, 20 dni, bardzo szybko. Są operacje, które się planuje 5, 3, 2 lata. To zależy, co wozimy.
są operacje, które czasami są planowane przez 3 lata, a ktoś zbuduje wysepkę na środku drogi i trzeba całą operację na nowo budować i planować. Tak to się wygląda. To ja chcę tylko pokazać, jak wygląda rzeczywistość, a ona wygląda właśnie tak. Proszę Państwa, to co mówiłem, to są rzeczy, które były, będą, są, nieważne. Ale obok tego istnieje często świat równoległy, który próbuje nagiąć rzeczywistość. Ja jako osoba, która to czasami opisuje, mówię, że to nie do końca jest dobrze. I proszę uważać, jak będziecie logistykami, spedytorami, przewoźnikami, proszę mieć tylko świadomość, że jeżeli będziecie mieć z tym do czynienia, to dzisiaj ponosi się za to odpowiedzialność. Proszę też sobie zadać pytanie, czy będzie ci fajnie, jak przegrasz z firmą, która cię oszukuje? To jest takie pytanie podstawowe. Czyli naginając rzeczywistość czasową tutaj za pomocą tych urządzeń, magnesów, różnych rzeczy, naginamy też rzeczywistość prawną. Ale jak stanie się wypadek, to mogę Państwu zagwarantować, że służby są już dzisiaj tak nauczone, że znajdą to. Tak? Do czego to prowadzi takie coś? Ano do tego, że Państwa, jeżeli kierowca jest nieodpowiednio wypoczęty, jeżeli kierowca, załadowca źle załadował pojazd, zabezpieczył, to mamy straty, wypadki. Jeżeli to jest materialna strata, to pół biedy. Ale jeżeli jest to strata w ludziach, to już jest bardzo przykro, tak? Proszę zobaczyć. Po lewej mamy załadowany pojazd i perfekcyjnie zabezpieczony, wszystko tam lata jak może. Te skrzynki po lewej na dole, to nie są rzeczy, które się nie zdarzają. Ja osobiście w życiu widziałem, jak ciężarówka wchodziła w zakręt i takie opakowania wyleciały. Miejmy nadzieję, że z orężadą i trzymajmy się tej wersji, tak? To się stało na moich oczach raz w życiu. Szkoda, że aparatu nie miałem. Po prawej stronie mamy hoboki, powiedzmy, pojemniki materiałami niebezpiecznymi. Nie ma prawa to latać. Dobrze wiemy, że ADR wymusza odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Źle umiejscowiony punkt ciężkości, niezabezpieczony, mamy wywrotkę. Taki najciekawszy przypadek, który też widziałem fizycznie, to jak samochód z drewnem wjechał na most, który się złożył i wpadł do rzeki, bo auto i kierowca nie spełniały norm. Zahaczył o konstrukcję, był przeciążony i auto wylądowało w rzece. W związku z powyższym bardzo proszę, jak planujecie zadania, to pamiętajcie o tym, że mimo tego, że na przykład załadowaliście pojazd i spełniona jest dopuszczalna ładowność, to nie oznacza, że jest spełniony dopuszczalny nacisk na osie. To jedno z drugim może niewiele wspólnego w pewnym momencie. Jeżeli ładujecie 22 tysiące litrów, to nie oznacza zawsze 22 tysiące kilogramów. Ładunki mają swoją masę. Co pan sądzi o tym, że o tej relacji tiry na tory? Jak do tego się odnieść? To już poproszę o kamerę na prowadzącego. Tiry na tory, takie hasło. Jak do tego się odnieść? Proszę Państwa, ja odniosę się do tego tak. Jest to koncepcja, która będzie koniecznością niedługo. Z prostej przyczyny. Proszę wyjrzeć za okno i zobaczyć, ile aut macie na drodze. Proszę wyjechać na jakąkolwiek polską autostradę w godzinach między 14 a 17 i spróbować sobie spokojnie dojechać do domu. Problem polega na tym, nie czy tiry na tory mają trafić, tylko na tym, żeby ta infrastruktura w Polsce była dostępna. Jak popatrzymy na mapę polską z obiektami, które pozwalają na swobodny przeładunek, no to jak nie trudno się domyślić, jest to raczej pusta plama. Tych punktów jest kilka, może kilkanaście w Polsce, co spełniają jakiekolwiek wymagania. W Polsce jest jeszcze problem infrastruktury kolejowej. On jest po prostu niedostosowany. Jest też konflikt między pociągami osobowymi, zwłaszcza szybkiej prędkości, a towarowymi. Pociągi, które jeżdżą po torach i są osobowymi, mają pierwszeństwo. Nie mamy też kultury zamawiania w odpowiednim czasie rozkładów jazdy. Niemniej coraz częściej będą Państwo słyszeć o tym, że będą koncepcje o powstawaniu nowych terminali przeładunkowych, jak nie tirów, to chociaż kontenery, i kontenery coraz dynamiczniej po Polsce jeżdżą i coraz więcej. Tiry, myślę, że tak, na zasadzie tranzytu wschód-zachód, północ-południe i na odwrót, tak? Jestem za. Z tym, że
Moim zdaniem też powinna do tego powstać osobna infrastruktura liniowa i punktowa dla transportu kolejowego, żeby transport odbywał się bezkolizyjnie i żeby nie powstawały wąskie gardła w momencie załadunku i rozładunku albo wjazdu na pojazd. Może pan wie, jak to na Dolnym Śląsku jest, w Wrocław i okolice, ile zarobi początkujący logistyk, ile zarobi doświadczony logistyk. To wszyscy mówią, że to są jakieś widełki, no może jakoś przybliżmy. To zależy, to jest moja ulubiona odpowiedź do tego. Proszę państwa, to zależy, co umie, co reprezentuje i w jakim zakładzie. Naprawdę, jeżeli chodzi o minimum, to zgodę z polskim prawem, czyli te 2600 pewnie od stycznia, ale maksimum, ja nie słyszałem największej, ale wiem, że są to kwoty 7, 8, a nawet 20 tysięcy. Jak jest, ja powiem inaczej, jak państwo będą logistykami w swojej firmie, to te kwoty są nieograniczone. Z prostej przyczyny, bo państwo decydują, jak gospodarujecie swoimi zasobami. Poproszę sobie pomyśleć o kontrakcie, który kosztuje, nie wiem, 3 miliony euro. I teraz wy to macie, nie? I z tych 3 milionów są określone koszty i tak dalej. Jeżeli mam dobrą firmę, to czym lepszym logistykiem jestem, tym większą kwotę mam. Więc mówienie o kwotę jest dużą abstrakcją. Dla mnie przynajmniej. Wiem, że na przykład, to jest rozmowa sprzed dwóch dni z Lipska. Byłem w sprawie pewnych wymian, doświadczenie nowe zdobywałem i hasło, które padło w Niemczech, nie ma dzisiaj dobrych logistyków. Brakuje dobrych logistyków. Proszę państwa, jeżeli będziecie chcieli, to pracę znajdziecie na pniu. Tylko trzeba mieć dwie umiejętności. Pierwszą, jeden język, trudna umiejętność, a druga jeszcze bardziej trudna, to analityczne i normalne myślenie zdroworozsądkowe, czyli musimy myśleć, a nie tylko odtwarzać. Czyli nie bać się podejmowania decyzji, a to jest problem w Polsce. Czy nazwę TIR możemy oficjalnie stosować jako zamiennik ciągnika siodłowego z naczepą, czy to raczej nazwa potoczna? No jak był taki moment, że jak słyszałem TIR, to mi się wszystko prostowało, co mogło i bardzo byłem zirytowany, ale po iluś tam latach w edukacji przeszło mi. Jest to nazwa potoczna, bo TIR to jest konwencja międzynarodowa, która nam ułatwia przewóz ładunków z transportem samochodowym, gdzie mamy do czynienia z odprawą celną, tak? I proszę sobie wyjrzeć znowu za okno, jak jesteście w środku Polski, to praktycznie dzisiaj takiego samochodu z niebieską tabliczką nie widuje się. Podjedziecie pod Rzeszów, Białystok i tamte strony wschodnie, to tam się widuje z prostej przyczyny, bo jedziemy przez dwie granice co najmniej, bo tak to jest. Ten TIR nam umożliwia po prostu łatwiejsze przejechanie granic, więcej niż jeden. Nie musimy za każdym razem się odprawiać, tak w skrócie mówiąc, i otwierać drzwi, żeby tam celnik wchodził i szukał nam, co się dzieje. Tak? Jest to nazwa potoczna. Proszę państwa, ja zawsze próbuję powiedzieć ludziom, żeby robili to, co im sprawia przyjemność. To jest chyba pierwsza rada. A żeby sprawiało to przyjemność, to trzeba to po prostu lubić. Co? Pierwsza rzecz, to trzeba być otwartym. Otwartym na rozmowę, otwartym na słuchanie i na wymianę doświadczeń. Nie można mieć zjawiska takiego ja. W logistyce nie ma ja, jest my tak naprawdę. Musimy współpracować z wieloma osobami, musimy mieć baczenie na to, co się dzieje u innych obok nas. Co nasze słowa, nasze czyny spowodują. Musimy mieć odpowiedzialność, ale przede wszystkim musimy być chłonni wiedzy i szukania rozwiązań i być kreatywnym człowiekiem trzeba być. Proszę państwa, to jest trudny zawód, ale jak już się wdepnie, że tak powiem, po młodzieżowemu może, chociaż wątpię już, bo nie nadążamy nad tym językiem wbrew pozorom, ale jak już się wejdzie w ten świat, trudno z niego wyjść. Ja wychodzę od 5, 10 i tak co 5 lat mówię, a nie, pora na zmianę, bo ja taki amerykański styl życia. Nie boję się. Po prostu jest to tak fascynujące, że zawsze się znajdzie coś, co jest warte uwagi. Jedną rzecz mogę państwu zagwarantować. W logistyce jedna rzecz jest pewna, że nic nie ma stałego. Ciągle się zmienia wszystko. Nic tak w Polsce się nie zmienia i na świecie, jak procesy logistyczne. To jest pewne. Ale dzięki temu jest to ciekawe, a nie nudne.